Proszę bardzo, pani senator Czudowska. Dziękuję, pani marszałek. Panie ministrze, proszę mi powiedzieć, odpowiedzieć na pytanie, czy w dobie kryzysu finansów państwowych, gdy całe grupy profesjonalistów w Polsce, takich jak lekarze, pielęgniarki, nauczyciele, inżynierowie, są wynagradzani w sposób skandaliczny, pan uważa, że ta ustawa przyznająca takie wysokie takie możliwości zarobków jest godziwa i moralna? To jest pierwsze pytanie. I drugie pytanie, czy to było zaplanowane, że ustawę o takich skandalicznych skutkach wobec tego, co powiedziałam przed chwilą, wobec sytuacji przeciętnego Polaka, wprowadza się pod obrady Senatu w tak zwanym sezonie ogórkowym, kiedy ani dziennikarze, ani ludzie nie mają siły na to, żeby interesować się, co też politycy, w tym wypadku senatorowie, wstyd panowie senatorowie i wszyscy, którzy podpisali się pod tym projektem, nad taką ustawą bradujemy. Czy to jest przypadek, czy nie? Proszę mi to odpowiedzieć. Dziękuję. Proszę bardzo. Zacznę od pytania drugiego. Minister finansów nie ma wpływu na prace legislacyjne, zarówno czy kolejność i terminowość. Nie mieliśmy żadnego wpływu, jeżeli chodzi o to, że to akurat się toczy teraz. Pani senator, chciałbym przede wszystkim jeszcze raz powtórzyć, jeśli pani pozwoli, że porównywanie Banku Gospodarstwa Krajowego do urzędów państwowych jest nieuprawnione. Bank Gospodarstwa Krajowego jest instytucją, która jest poza sektorem finansów publicznych. Poddana jest konkurencji ze strony banków komercyjnych. Jest również instytucją zyskowną. Bank Gospodarstwa Krajowego, być może wiele osób kojarzy to w ten sposób, że państwo pompuje tam pieniądze, które ten bank rozdaje w ten czy w inny sposób, w cudzysłowie oczywiście rozdaje, to nie jest tak. Jest to również bank działający pod ustawą, poddany konkurencji ze strony banków komercyjnych, wypracowujący zyski. Powtórzę, że zysk BGK za zeszły rok netto w opodatkowaniu wyniósł 480 milionów złotych. W tym roku najpewniej będzie wielokrotnie większy. Działalność BGK nie jest oparta na prowizjach, które bank ten pobiera za obsługę programów rządowych, tylko większość sumy bilansowej Banku Gospodarstwa Krajowego jest to głównie właśnie ta realizacja programu Inwestycje Polskie, czy też finansowanie sektora, szeroko rozumianego sektora jednostek samorządu terytorialnego, czy też spółek komunalnych. Bank Gospodarstwa Krajowego spełnia ważną rolę również jako regulator kwestii marż, które oferują banki komercyjne, szczególnie na przykład dla sektora jednostek samorządu terytorialnego i ich wysokości. Dlatego jego rola jest dosyć szczególna jako banku państwowego.